Jestem współwłaścicielem przedsiębiorstwa o nazwie Orde, które zajmuje się od 1999 roku dystrybucją sprzętu w branży czystościowej. Zajmujemy się logistyką procesu, to znaczy od momentu zaistnienia pewnej potrzeby przechodzimy w projektowanie rozwiązania, a następnie realizację. Wydaje mi się, że przede wszystkim otwartość. Kompetencje miękkie są niesamowicie ważne. Tak było bardzo, bardzo to widoczne było na początku, gdy zakładałem startup. Jednakże okazuje się, że w pewnym momencie firma domaga się strukturyzacji, doprecyzowania strategii rozwoju, co ciągnie, naturalnie ciągnie to za sobą potrzebę posiadania kompetencji zarządzania, właśnie zarządzania. Czułem od zawsze, że chcę tworzyć pracę w stylu freestyle. To znaczy chcę robić to, co chcę i wtedy, gdy chcę. Chcę przez to powiedzieć, że wtedy czuję się wolny i moja praca jest naturalnym tworem. Jej wartość jest naturalna. Przychodzi mi w sposób intuicyjny, jak powiedziałem. I to jest największe dobro, które ma człowiek, czyli wolność. Zachodniopomorska Szkoła Biznesu. www.zpsb.pl